Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. W piątkowy wieczór kolejna odsłona wielkiego boksu w Arabii Saudyjskiej. Przed nami Gala w Riadzie, której głównym wydarzeniem będzie pojedynek Antonego Joszuły z Francisem Nganu. Obaj zawodnicy są w tej chwili na fali wznoszącej. Joszuła w grudniu w imponującym stylu odprawił od towalina. Z kolei Nganu zszokował bokserski świat, gdy w październiku w swoim bokserskim debiucie rzucił na deski Tysona Furego i tylko minimalnie przegrał z nim na punkty. Czy były mistrz UFC znów zaskoczy wszystkich swoją postawą, a może AJ zmaże plamę, jaką dał jego rodak i sprowadzi rywala na ziemię? W tym materiale przeanalizuję walkę wieczoru, ale też świetny undercard, na którym wyróżnia się intrygujący pojedynek w wadze ciężkiej pomiędzy Zilejem Zangiem a Josefem Parkerem. Na koniec tradycyjnie poda natomiast informacje na temat transmisji. Gdyby kilkanaście miesięcy temu ktoś powiedział mi, że na początku roku 2024 Antony Joshua będzie walczył z Francisem Nganu, to uznałbym to zapewne za jednoznaczne z wywróżeniem AJ-owi całkowitego załamania kariery, które postawi go przed koniecznością chwytania się pojedynków pokazowych. Część z Was pamięta zresztą być może jak krytyczny byłem wobec starcian Gannu z Tysonem Furym. Uznałem je właśnie za pokazówkę, którą mistrz świata w WBC rozstrzygnie w wybranym przez siebie momencie, a która równocześnie temu mistrzowi nie przystoi. I chyba długo nie zapomnę tego poczucia bezgranicznej żenady w momencie, w którym bokserski debiutant rzuca króla cyganów na deski, a następnie jest też w stanie wygrywać z nim rundy. Ostatecznie Fury wygrał niejednogłośnie na punkty i ja, oglądając później walkę dwa razy na spokojnie, byłbym w stanie przychylić się do punktacji 95-94 dla Brytyjczyka. Trzy rundy zaznaczyłem sobie jednak jako bardzo bliskie, takie, które mogły pójść w obie strony i w których decydowały detale, więc równie dobrze wygrać mógł Nganu i nie byłoby to żadnym skandalem. Szybko pojawiły się głosy, że Tyson Fury był do walki bardzo słabo przygotowany, a atmosfera show w Arabii Saudyjskiej nie pozwoliła mu też w odpowiedni sposób się skoncentrować. Niezależnie od tego wszystkiego trzeba było jednak docenić występ Francis Anganu. Okazało się, że potrafi naprawdę dobrze boksować i od razu została uruchomiona giełda nazwiskiego potencjalnych kolejnych rywali. Dla Antonego Dżuszuły rok 2023 był niejednoznaczny. Brytyjczyk wchodził w niego po dwóch porażkach z Aleksandrem Usykiem, serii dziwnych wypowiedzi i zachowań i licznych perypetiach związanych ze zmianami trenerów. Z Germanem Franklinem i Robertem Heleniusem wygrał, ale zebrał po tych walkach sporo krytyki za swój zachowawczy styl. Rok zakończył jednak mocnym akcentem w postaci efektownego zwycięstwa nad Ottowalinem. Szwed był cenionym pięściarzem i miał zawiesić poprzeczkę wysoko. Joshua w odróżnieniu od swoich poprzednich walk wyszedł jednak do ringu bardzo pewny siebie, ofensywnie nastawiony i doprowadził do tego, że stłamszony rywal po piątej rundzie nie wyszedł ze swojego narożnika. Duży wpływ na taką postawę AJ-a miał bez wątpienia trener Ben Davison, pod którego okiem się przygotowywał. Szkoleniowiec ten pracował niegdyś z Tysonem Furym, gdy ten po powrocie z emerytury potrzebował nie tylko trenera sportowego, ale też kogoś, kto dobrze wpłynie na jego mentalność i motywację i Davison bezsprzecznie podołał temu zadaniu. Słusznie podkreśla się też jednak, że Joshua znał już walina ze wspólnych sparingów i wiedział, że Szwed nie dysponuje szczególnie mocnym ciosem, przez co mógł czuć się stosunkowo bezpiecznie i pozwolić sobie na więcej ryzyka. Znganu nie będzie miał tego komfortu. boksersko kamerunczyk wciąż pozostaje pewną zagadką, wiem jednak na pewno, że w jego rękach drzemie potężna siła. Faworytem bukmacherów jest w tym starciu Antony Joshua i ja również stawiam na jego zwycięstwo, ale jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusze, w których dochodzi do sensacji. Teoretycznie wszystko powinno być jasne. Joshua jest w boksie od zawsze, Anganu ma na koncie jeden pojedynek i tylko ten fakt mógłby zakończyć dyskusję. AJ jest szybszy, lepiej wyszkolony technicznie, rywalizował z całym szeregiem zawodników ze ścisłej czołówki wagi ciężkiej i wielu był w stanie efektownie nokautować, korzystając ze swej siły ciosu. W grudniu w walce z Otto Wallinem udowodnił ponadto, że wciąż odczuwa głód wygrywania i potrafi roztaczać wokół siebie pozytywną aurę. Wiele przykładów z przeszłości pokazuje jednak, że jeśli w dniu walki nie czuje się pewnie, to ma to wyraźne przełożenie na jego postawę w ringu. Choćby na krótko przed rozpoczęciem pierwszego pojedynku z Andym Ruizem Jr. widać było na jego twarzy wyraźne zdenerwowanie, a kilkadziesiąt minut później Brytyjczyk nie miał już pasów mistrza świata. Od dłuższego czasu zwracam też uwagę na niepokojące reakcje Dżuszuły w momencie zainkasowania mocnego ciosu. Były one widoczne już choćby w walkach z kliczką czy Powietkinem, a później regularnie się powtarzały. Oczywiście przyjmowanie bomb nie jest dla nikogo przyjemne, ale AJowi zdarza się w takich momentach panikować, co daje przeciwnikom dodatkowe paliwo. Warto będzie uważnie obserwować druszuę już w momencie wychodzenia do ringu, jego mowa ciała wiele nam powie. W samej walce były czempion powinien natomiast konsekwentnie trzymać się taktyki. Moim zdaniem najlepsze będzie dla niego zmiksowanie cech, jakie prezentował w starciach z Franklinem i Heleniusem oraz w konfrontacji z Walinem, czyli z jednej strony chłodna głowa i boksowanie na dystans z aktywnym lewym prostym, a z drugiej ta ostrość zaprezentowana przeciwko Walinowi. Nganu jest w ringu dość statyczny, a Joshua to po prostu lepszy pięściarz. Brytyjczyk nie może jednak wyjść z nastawieniem na szybkie urwanie rywalowi głowy, bo Predator tylko na to czeka. On na pewno będzie boksował ekonomicznie i cierpliwie szukał okazji do wyprowadzenia nokautującego ciosu. Osobiście typuję, że jeśli u Antonego Joshua wszystko zagra w głowie, to udowodni on swoją wyższość i wygra przed czasem. Nie będzie to raczej jakiś błyskawiczny nokaut, AJ zacznie zapewne spokojnie, by wyczuć na co stać rywala, ale z rundy na rundę będzie się rozkręcał i w końcu rozmiar jego przewagi skłoni sędziego do przerwania walki. Jeżeli jednak wrócą do niego stare demony, to Nganu znów może wstrząsnąć światem boksu. To już nie jest żadna pokazówka, tylko naprawdę intrygujący pojedynek. A być może nawet mocniej działająca na wyobraźnię jest inna konfrontacja w wadze ciężkiej. Przed głównym wydarzeniem Galifriadzie do ringu wyjdą Zilei Zhang i Joseph Parker. Pięściarze ci znajdują się aktualnie w być może najlepszych momentach swoich karier, a wskazać faworyta w ich rywalizacji jest niezwykle trudno. Zhanga długo uważałem za pięściarza, brzydko mówiąc, hodowanego do jednej dużej walki. Pompowano mu rekord w starciach z przeciętniakami i obstawiałem, że przy pierwszym poważnym wyzwaniu ten balon pęknie z hukiem. Już starcie z Filipem Hrygowiczem pokazało jednak, że Chińczyk to nie facet z przypadku. Popularny Big Bang rzucił tam rywala na deski, i gdy w końcówce całkowicie nie spuchł kondycyjnie, to odniósłby sensacyjne zwycięstwo. Hierarchie wagi ciężkiej wywróciły natomiast do góry nogami jego zeszłoroczne starcia z Joe Joyce'em. Murowanym faworytem był wówczas powszechnie zaliczany do top 5 królewskiej kategorii Joyce, ale zank w pierwszej walce tak pokiereszował mu twarz, że sędzia po konsultacji z lekarzem przerwał pojedynek, a w rewanżu Chińczyk wygrał przez ciężki nokaut już w trzeciej rundzie. W tym samym wieku 40 lat tak naprawdę rozpoczęła się jego kariera na najwyższym poziomie. I teraz pytanie, czy rzeczywiście jest aż tak dobry, czy przy wszystkich zaletach też styl Joyce'a był idealnie skrojony pod niego? To zweryfikuje w piątek 8 marca Joseph Parker. Jeszcze mniej więcej dwa lata temu wydawało mi się, że nowozelandczyk jest boksersko wypalony i nie wróci do rywalizacji na najwyższym poziomie, a wrażenie to tylko spotęgował ciężki nokaut z rąk wspomnianego Joe Joyce'a z końcówki 2022 roku. Rok 2023 był jednak dla Parkera znakomity. Stoczył on w nim cztery zwycięskie walki, a najcenniejszy triumf przyszedł w grudniu, gdy wypunktował do jednej bramki wieloletniego mistrza Deontaya Wildera. 32-latek całkowicie zneutralizował największy atut Wildera w postaci nokautującej prawej ręki. Na przestrzeni 12 rund nie był na dobrą sprawę zagrożony ani przez moment i mógł nawet sam wygrać przed czasem. Josef Parker w latach 2016-18 był mistrzem świata, ale to teraz wydaje mi się być najlepszą wersją siebie. Ewidentnie dojrzał boksersko, na co dowodem jest choćby to, jak konsekwentnie trzymał się taktyki w walce z Wilderem. Sprawia wrażenie zmotywowanego i świadomego celu, do którego dąży i jestem przekonany, że może jeszcze wiele osiągnąć. Kursy bukmacherskie i opinie większości ekspertów wskazują na to, że za faworyta zbliżającej się walki uchodzi Zang, Ja po dłuższym zastanowieniu typuję jednak zwycięstwo Parkera. Chińczyk w starciach z Joyce'em wypadł rewelacyjnie, ale popularny juggernaut nie miał tam kompletnie żadnej obrony. W zasadzie każdy cios z lewej ręki blokował twarzą, nie było z jego strony ani grama balansu i Zank miał właściwie podaną na tacy drogę do zwycięstwa. Parker tymczasem w walkach na najwyższym poziomie nie zawsze boksował efektownie, ale nieraz pokazywał się jako szalenie niewygodny. Nowozelandczyk jest szybki i świetnie pracuje na nogach, przez co trudno go trafić. Walki Zanga z Joyce'em bez wątpienia drobiazgowo analizował i, jako zawodnik niezwykle inteligentny, ma na pewno plan na zneutralizowanie atutów rywala. Myślę, że kluczowe dla losów walki będą początkowe rundy. Rozpoznanie terenu potrwa moim zdaniem maksimum jedną odsłonę, a jako pierwszy do ofensywy spróbuje przejść Zilei Zhang. Na tym etapie walki Parker może mieć pewne problemy, bo kilka ciosów z lewej ręki zapewne sięgnie jego twarzy. Jeśli jednak dotrwa do okolic połowy dystansu, to wydaje mi się, że szala zwycięstwa powoli zacznie się przechylać na jego stronę. Już w starciu z Filipem Hrygowiczem, Zang w końcowych rundach miał ewidentny kryzys kondycyjny, a rywalizacja z Parkerem będzie zapewne jeszcze bardziej wyczerpująca. Myślę zatem, że Nowozelandczyk będzie runda po rundzie odrabiał ewentualne straty na kartach sędziowskich i ostatecznie wygra na punkty. Nie jest to oczywiście scenariusz, za którego realizację dałbym sobie uciąć rękę. Żadne rozstrzygnięcie nie jest w tej walce wykluczone i znajdą się również mocne argumenty za Zangiem. Przy czym nie jest takim argumentem ten, że skoro Joyce znokautował Parkera, a Zang Joyce'a, to tym bardziej Zang zniszczy Parkera. W boksie jednak zawsze styl robi walkę. Tak czy inaczej to fascynujące, intrygujące zestawienie, na które podczas gali w Riadzie czekam najbardziej. Oby panowie nie zawiedli i dali wspaniałą walkę z ogromną dawką emocjonalną. Gale w Arabii warto będzie zacząć jednak śledzić znacznie wcześniej, bo poza omówionymi walkami na bardzo interesujące zapowiadają się jeszcze przynajmniej cztery. Dwa pojedynki będą miały w stawce tytułu Mistrza Świata. Rey Vargas i Nick Bol powalczą o pas WBC w kategorii piórkowej, a Izrael Madrimow i Magomet Kurbanow o wakujące po jermelu czarno trofeum WBA w dywizji suprepuśredniej. Te starcia powinny stać na bardzo wysokim poziomie sportowym i nie mają wyraźnych faworytów. Ja skłaniałbym się chyba ku zwycięstwom Bola i Madrimowa, ale emocji może być tu co nie miara. Ciekawy i intensywny bój powinni zapewnić również dwaj Brytyjczycy, Mark Chamberlain i Gavin Gwyn. Szczególną uwagę polecam natomiast zwrócić na Justisa Huniego, do niedawna świetnego amatora, który uważany jest obecnie za jednego z najciekawszych prospektów światowej wagi ciężkiej. 24-letni Australijczyk nie marnuje czasu, ma już na rozkładzie cenionych w swojej ojczyźnie Pola Galena i Josefa Gudala, ostatnio odprawił należącego niegdyś do ścisłego topu kategorii junior ciężkiej Andrew Tabitiego, a już w dziewiątym zawodowym pojedynku zmierzy się z Kevinem Lereną. Lerenę zapewne kojarzycie, nie tak dawno trzykrotnie miał na deskach Daniela Dibła, pokonał też naprawdę mocnego Riada Meriego czy wcześniej naszego Mariusza Wacha. Huni skacze więc na głęboką wodę i bardzo to szanuje. Jeśli zda ten egzamin pomyślnie, to poprzeczka szybko znów powinna powędrować w górę. A teraz zapowiadane informacje na temat transmisji, chociaż po tym co usłyszycie na pewno nie będziecie zadowoleni. Gala w Riadzie dostępna będzie tylko na platformie Dazon w Pay-per-view, którego cena to 79 zł i 99 groszy. W dodatku by móc wykupić Pay-per-view trzeba być abonentem Dazon. Jeśli jeszcze się nim nie jest, należy najpierw wybrać któryś z planów subskrypcyjnych, z których najkorzystniej finansowo wypada ten roczny pobierający 22 zł i 99 groszy miesięcznie. Nie mam zamiaru zaklinać tu rzeczywistości, bo zdaję sobie sprawę, że ta cena jest wysoka. Tak jak w przypadku poprzednich dużych Galf Arabii zachęcam jednak do spotkań w szerszym gronie. Jeśli poskładamy się ze znajomymi, to ta kwota nie wygląda już tak strasznie, a za nią dostaniecie dobrych kilka godzin boksu na naprawdę najwyższym poziomie. Jeżeli decydowalibyście się na zakup pay per view, to będę wdzięczny, jeśli zrobicie to z poziomu mojego reflinka, który zostawiam w opisie, wtedy część kwoty wesprze moją działalność. Tak naprawdę do oglądania można zasiąść w piątek 8 marca już o godzinie 16, bo właśnie wtedy startuje transmisja na Dazon. Najpierw oczywiście walki z tego głębszego undercardu, ale napięcie będzie stopniowo wzrastać i trwać do późnego wieczora. Wyjście do ringu Joshua Inganu roboczo planowane jest na godzinę 23.50 czasu polskiego, ale jak to w bokcie wiele zależy od przebiegu poprzednich konfrontacji. Życzę Wam zatem całej masy emocji i mówię do usłyszenia.